Witam wszystkich na kanale Menhir, mojej skromnej archeologicznej przygodzie. Jestem dzisiaj na Maltańskiej Wyspie, gotowy na fascynującą podróż w głąb historii. I nie mogę się już doczekać, aż podzielę się z Wami wrażeniami ze stolicy tego kraju, Valletty. Malta to prawdziwy skarb dla miłośników archeologii. Tutaj każdy kamień ma historię do opowiedzenia. Dzisiaj mam zamiar zanurzyć się w historię tego kraju, zaczynając tradycyjnie od wizyty w Maltańskim Muzeum Archeologicznym. Malta ma bogatą historię sięgającą tysięcy lat wstecz, a jej megalityczne świątynie uznawane były do niedawna za najstarsze budowle na świecie. Tuż za drzwiami muzeum czekają na mnie ślady starożytnych cywilizacji, które odcisnęły piętno na wyspie. Ale nie zatrzymam się oczywiście tylko na muzeum. Zaprowadzę Was również malowniczymi uliczkami Valletty, gdzie historia i kultura wtapiają się w niesamowitą atmosferę. Zapraszam Was na wspaniałą podróż, podczas której odkryjemy tajemnice przeszłości Malty. Gotowi? A zatem avanti! Dotarłem właśnie do Muzeum Archeologicznego w Valletcie i zabiorę Was teraz na krótką podróż przeszłość po wystawie z Neolitu, Epoki Brązu i Fenicjan. Okres neolityczny na Malcie jest jednym z najważniejszych i najciekawszych okresów w historii wyspy. Rozciągał się on między 5200 a 2500 lat przed Chrystusem i przyniósł ze sobą ogromne zmiany w sposobie życia i organizacji społeczeństwa. Podczas tego okresu Malta była zamieszkiwana przez prastarych rolników i hodowców, którzy wykorzystywali dostępne zasoby naturalne, aby stworzyć zrównoważone społeczeństwo. Jednak to, co czyni maltański neolit wyjątkowym, to rozwinięta kultura, która zrodziła niezwykłe osiągnięcia architektoniczne. W trakcie eksploracji wystaw muzealnych zobaczymy oszałamiające megalityczne świątynie Malty. To monumentalne budowle z kamienia, które przetrwały tysiące lat i stanowią najstarsze wolnostojące konstrukcje na świecie, starsze nawet niż egipskie piramidy. Budowa tych świątyń była niezwykle skomplikowana i wymagała ogromnej pracy zbiorowej, co świadczy o zaawansowanym społeczeństwie neolitycznym na Malcie. Wnętrza tych świątyń pełne są tajemniczych rytuałów i wierzeń, które wywodzą się z neolitycznych praktyk religijnych. Wielu archeologów spekulowało na temat celu i znaczenia tych miejsc kultu, jednak wciąż pozostaje wiele niewiadomych.
Ponadto maltańskie neolityczne społeczeństwo charakteryzowało się rozwiniętym rzemiosłem i sztuką. Możemy zobaczyć wspaniałe neolityczne rzeźby, ceramikę i ozdoby, które są prawdziwymi dziełami sztuki i świadectwem umiejętności i wiedzy neolitycznych rzemieślników. Maltański neolit jest fascynującym okresem w historii wyspy, który przyniósł ze sobą nie tylko postęp w dziedzinie rolnictwa i hodowli. Był to także czas, gdy ludzie wykazywali zaawansowane umiejętności w obróbce kamienia i budowie monumentalnych struktur. Megalityczne świątynie Malty, takie jak Gandia, Hagarkim czy Tarxien, przyciągają uwagę swoją majestatyczną architekturą i precyzyjnym wykonaniem. Wystawa neolityczna, najwidoczniej starożytni Maltańczycy bardzo lubili konkretne kobiety. Przy okazji podobał mi się pomysł, że śpiącą panią umieścili w takiej gablocie, że można było ją sfotografować ze wszystkich stron. Mam nadzieję, że zrobiłem dostateczną ilość zdjęć, żeby utworzyć z tego model 3D, którym na pewno pochwalę się na swojej stronie. A tymczasem ruszamy na epokę brązu. Epoka brązu na Malcie rozpoczęła się około 2500 lat przed Chrystusem i trwała przez wiele wieków. Był to czas, kiedy ludzie na wyspie odkryli i zaczęli wykorzystywać brąz. Nowy i cenny metal, który otworzył przed nimi nowe możliwości technologiczne i kulturalne. Podczas naszej wizyty na wystawie muzealnej będziemy mieć okazję zobaczyć różnorodne artefakty i przedmioty z epoki brązu, które są świadectwem zaawansowanej kultury i zdolności rzemieślniczych tamtego okresu. Możemy podziwiać wytworne ozdoby, takie jak naszyjniki i bransolety, wykonane z brązu, które wskazują na rozwiniętą sztukę i zdolności metalurgiczne tamtych czasów. Lecz nie tylko ozdoby przyciągają naszą uwagę, ale także różnorodne narzędzia i broń używane przez ludzi epoki brązu na Malcie. Zobaczymy topory, noże, strzały i wiele innych, które świadczą o umiejętnościach wytwarzania brązowych przedmiotów o precyzyjnym wykonaniu. Te artefakty nie służyły tylko jako narzędzia czy broń, ale stanowiły ważne elementy w hierarchii społecznej i kulturze samego tamtego okresu. W trakcie naszej wizyty na wystawie będziemy mieli okazję zobaczyć również unikalne naczynia do gotowania używane w codziennym życiu ludzi epoki brązu. Ceramika zdobiona charakterystycznymi wzorami i symbolami pozwoli nam zagłębić się w ich kulturę i wierzenia. Te przedmioty są jak wrota do przeszłości, otwierając nasze oczy na codzienne życie maltańskiego społeczeństwa epoki brązu. Epoka brązu. Tutaj zastanawiające jest to, w jaki sposób zmieniła się od neolitu
przedstawienie wizerunku człowieka od kształtnych kobiet po płaskie, schematyczne figury z dziwnymi nakryciami głowy. Na końcu tej wystawy mamy tutaj ciekawą rozkminę na temat słynnych kolein na Malcie, gdzie jeden archeolog stara się wyjaśnić tą tajemnicę. Mam nadzieję, że podczas mojej wyprawy będę mógł ujrzeć te struktury, a tymczasem ruszamy szybko na Fenicjan i lecimy dalej. Fenicjanie to naród morski z południowego wybrzeża dzisiejszego Libanu. Odgrywali kluczową rolę w handlu śródziemnomorskim i mieli wpływ na rozwój kultury i ekonomii na wielu obszarach, w tym na Malcie. Wystawa poświęcona Fenicjanom pozwala nam zanurzyć się w ich bogatą historię i odkryć, jak wpłynęli na rozwój wyspy. Na wystawie możemy podziwiać różnorodne artefakty związane z fenicką obecnością na Malcie, reprodukcje ceramiki, naczyń, biżuterii i przedmiotów codziennego użytku odkrytych w fenickich osadach. Pozwalają nam zobaczyć ich zaawansowane umiejętności rzemieślnicze oraz charakterystyczne wzory i symbole używane w ich sztuce. Ładunek z zatopionego fenickiego okrętu stanowi niezwykłą atrakcję wystawy. To dosłownie okno do przeszłości, które odsłania sekrety morskich podróży i handlu, w którym Fenicjanie odgrywali kluczową rolę. Nie zachowały się drewniane elementy okrętu, ale pozostawiona ceramika pozwala nam spojrzeć na ich technologię budowy statków, jego rozmiar, wielkość ładowni, sposoby prowadzenia żeglugi i ich cel. Obecność fenicka na Malcie przyczyniła się również do rozwoju handlu i wymiany kulturalnej na wyspie. Fenicjanie założyli kolonie i porty, które stawały się ważnymi centrami handlowymi. W trakcie wystawy możemy zgłębić informacje na temat ich wpływu na gospodarkę i życie społeczne Malty w tamtym okresie. To byli Fenicjanie, wyśmienici żeglarze i twórcy wyrafinowanej mody, ale także, jak się okazuje, fantastycznej ceramiki. Szczególnie przypada mi do gustu czarka z namalowanym kaczątkiem. I to by było chyba na tyle z tego muzeum. Teraz będę ruszał poszwendać się trochę po Walecie i zajrzę do katedry, gdzie mam nadzieję zobaczyć obraz Caravaggia. Także idziemy dalej.
proszę bardzo, co my tu mamy? Ostatnia władczyni, kiedy Wielka Brytania jeszcze coś znaczyła i nosiła dumne miano Imperium, Królowa Wiktoria. Proszę, dumnie siedzi przed biblioteką. Praktycznie cała uliczka zamieniona w restaurację i tym miłym akcentem kończę dzisiejszą tułaczkę. Moje wrażenia po tym dniu, no jestem oczarowany, bardzo piękna wyspa, miasta wykute w kamieniu, domki trochę kanciaste, ale kościoły za to bardzo piękne. Jestem zachwycony historią od najstarszych dziejów Malty do czasów praktycznie współczesnych i myślę, że to będzie dobry początek bardzo ładnej przygody. To na razie wszystko. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu.